Witam Państwa, jest poniedziałek, 16 marca, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Już 150 przypadków zakażenia chińskim koronawirusem w Polsce. Najwięcej zdiagnozowanych zakażeń odnotowano w województwach mazowieckim 27, dolnośląskim 23 i łódzkim 21. Dotychczas koronawirusa nie stwierdzono u mieszkańców województw podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Wśród chorych jest pielęgniarka oddziału internistycznego w województwie wielkopolskim, która opiekowała się pierwszą ofiarą koronawirusa w Polsce. Dotychczas z powodu chińskiego wirusa zmarły w Polsce 3 osoby w szpitalach w Poznaniu, Wrocławiu i w Lublinie. Wczoraj szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapowiedział, że liczba osób poddanych kwarantannie w Polsce prawdopodobnie wzrośnie nawet do 100 tysięcy. Z tego powodu patrole policji będą wzmocnione przez wojsko. Minister oznajmił, że wojsko będzie też do dyspozycji tych samorządów, które będą potrzebowały pomocy w opiece nad osobami objętymi kwarantanną. Z kolei premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z youtuberem Blowkiem zaznaczył, że ważne jest rozprawienie się z fake newsami i powiedział, że wojsko nie wkroczy na ulice, a miasta, w tym Warszawa, nie zostaną zamknięte. W piątek premier Mateusz Morawiecki ogłosił stan zagrożenia epidemicznego w Polsce. Zamknięte są restauracje, puby i bary. Dozwolone jest tylko dowożenie jedzenia. Ograniczona jest działalność galerii handlowych, których czynne mogą być tylko sklepy spożywcze, apteki i drogerie. Sklepy poza galeriami mogą pozostać otwarte. Od niedzieli przywrócono kontrolę na wszystkich granicach i wprowadzono zakaz wjazdu dla cudzoziemców. Wyjątkiem są osoby posiadające kartę Polaka lub prawo stałego lub czasowego pobytu. Polacy wjeżdżający do Polski mają być poddawani 14-dniowej kwarantannie domowej. Wyjątkiem są osoby z obszarów przygranicznych, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim, oraz kierowcy transportu kołowego, na przykład autobusów i busów. Polskie linie lotnicze LOT mają przeprowadzić operację sprowadzenia polskich turystów do kraju. Wprowadzono także zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym, państwowym i religijnym. Dotyczy to spotkań zarówno w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. Córka zmarłej w Poznaniu pierwszej ofiary koronawirusa na łamach gazety Głos Wielkopolski zarzuciła prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi, że ten wypowiedział się kłamliwie o jej rodzinie. Prezydent Jacek Jaśkowiak na antenie TVN24 w dniu 12 marca 2020 roku w programie Fakty po faktach wypowiedział się kłamliwie o mojej rodzinie, jakoby mój ojciec nie chciał poddać się badaniu i niby był kilkakrotnie namawiany na zrobienie testu. Mamy wielu świadków i wiele dowodów, iż wielokrotnie prosiliśmy o zbadanie całej naszej rodziny, baliśmy się o zdrowie nasze i osób z naszego otoczenia, napisała kobieta. W moim domu mieszka z nami osoba starsza, po 80 roku życia, która była szczególnie zagrożona. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nikomu nie stała się krzywda. Sami musieliśmy zadbać o wykonanie badań. Po moich interwencjach zostaliśmy wszyscy przebadani, opisuje córka zmarłej kobiety. Kobieta tłumaczy, że próbowała skontaktować się w tej sprawie z prezydentem Poznania, ale nie doszło do próby kontaktu z jego strony. Rzeczniczka prezydenta Jaśkowiaka przekazała, że prezydent zaznacza, że w swojej wypowiedzi bazował na informacjach uzyskanych od służb zaangażowanych w walkę z koronawirusem w Poznaniu, które zgłaszały problemy związane z koniecznością pobrania próbki do badania od jednej z osób mogącej być zarażoną koronawirusem. Prezydent chciał zwrócić uwagę na problem, jakim jest brak odpowiednich procedur umożliwiających skuteczne egzekwowanie nakazu poddawania się tego typu testom, tłumaczyła rzeczniczka Joanna Żabierek. Zarówno mąż, jak i córka zmarłej kobiety są zakażeni koronawirusem. Przebywają w poznańskim szpitalu. Ich stan jest dobry. Była posłanka PiS alarmuje o złym przygotowaniu szpitali na epidemię koronawirusa. Jeden z szefów szpitala wojewódzkiego w Łomży, była posłanka PiS Bernadeta Krynicka, twierdzi, że szpital nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, respiratorów ani specjalnych pomp. Jesteśmy tak nieprzygotowani, że to głowa mała. Nie ma warunków, nie ma śluz, nie ma izolatek wentylacji z podciśnieniem, mówi Krynicka w wideo udostępnionym na Facebooku. Była posłanka PiS uważa, że decyzja o przekształceniu szpitala wojewódzkiego w Łomży w szpital zakaźny jest zła.
Ten szpital się nie podźwignie. Zakładamy, że ta sytuacja będzie trwała kilka miesięcy. Potem nie zbierzemy ekipy, by ten szpital pociągnąć. Mieszkańcy Łomży pozostaną bez opieki. Pozostawia się 120 tysięcy osób, którzy będą umierać z innego powodu niż koronawirus, stwierdziła Krynicka. Dodała, że już teraz część personelu szpitala poszła na zwolnienia. Na brak rąk do pracy narzeka również dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Marcin Jędrychowski. Z powodu odwołania zajęć w szkołach 100 pielęgniarek i 60 lekarzy pracujących w szpitalu nie przyszło w czwartek do pracy i wystąpiło o zasiłek opiekuńczy. Z brakiem sprzętu ochrony indywidualnej zmierzył się Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze, gdzie w piątek w południe ruszyła produkcja własnych maseczek. Dwie szwaczki w ciągu 2 godzin uszyły 100 maseczek. Ich koszt to niecała złotówka za sztukę. Arcybiskup Gądecki zaapelował do wiernych o pozostanie w domach. W przemówieniu uderzył w demokrację i wolność osobistą. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, w swoim przemówieniu powiedział: wydawało się nam, iż postęp techniczny, wiara w nieograniczoną ludzką wolność, w nieomylność demokracji zbuduje nowy raj na ziemi, w którym nie będzie ani chorób, ani cierpienia. A oto z pokorą odkrywamy, że wystarczy jedna pandemia, by okazało się, jak bezbronnym i przerażonym wobec niej staje się człowiek, powiedział arcybiskup Gądecki. W swoim orędziu zachęcił katolików do korzystania z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywania jej za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Innego zdania jest metropolita szczecińsko-kamieński, arcybiskup Andrzej Dzięga, który w opublikowanym na stronie Kurii liście twierdzi: tylko nadzwyczajne okoliczności mogą zatrzymać ucznia Chrystusa, aby nie uczestniczył osobiście w świętej liturgii. Chrześcijanin nie może bowiem żyć bez Eucharystii. Chrystus nie roznosi zarazków ani wirusów. Chrystus rozdaje świętą czystość i życie, przywraca zdrowie. Specjaliści niech szukają w tej sprawie odpowiednich pomocy medycznych, a my trwajmy na modlitwie, dodaje Dzięga. Urzędy celno-skarbowe zamknięte dla klientów. Do 27 marca urzędy celno-skarbowe zawieszają obsługę podatników. Pracownicy urzędu wciąż będą wykonywać swoją pracę, ale bez bezpośredniego kontaktu z klientami. Kontakt z urzędami będzie możliwy telefonicznie bądź mailowo. Bez zmian będą działały platformy do składania rozliczeń i deklaracji. Ograniczenie kontaktu może również dotyczyć więzień. W sobotę wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik poinformował, że możliwe jest, że w tym tygodniu ograniczymy wizyty osób z zewnątrz w jednostkach penitencjarnych. Wszystko to dla ochrony zdrowia osób osadzonych i funkcjonariuszy. 50 polskich dziennikarzy na zimowisku w Hiszpanii. Coroczny wyjazd polskich dziennikarzy organizowany jest przez członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Press Club Jarosława Włodarczyka. W tym roku wyjazd przypadł na czas pandemii koronawirusa, mimo to nie został odwołany. Organizator tak tłumaczył decyzję o wyjeździe portalowi TVP Info. Dziennikarze płacą część kosztów swojego wyjazdu, a dodatkowo sponsorzy wspierają imprezę, która odbywa się od 8 lat. Wyjeżdżają dziennikarze, w tym duża grupa z mediów narodowych, TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Dlaczego mielibyśmy nie jechać? Tydzień temu nie było rekomendacji, by nie jechać. Stosujemy się do wszystkich zaleceń MSZ, GIS czy lokalnych władz, powiedział Włodarczyk. Grupa dziennikarzy dziś ma wrócić do kraju. Według oficjalnych statystyk już 173 tysiące osób ze 158 państw zaraziło się koronawirusem z chińskiego miasta Wuhan. Zmarło ponad 6,5 tysiąca osób, za wyleczone uznano prawie 78 tysięcy. Najwięcej zgonów poza Chinami odnotowano we Włoszech. Z powodu choroby COVID-19 zmarło tam już prawie 2 tysiące osób. Liczba wykrytych zakażeń we Włoszech wynosi 25 tysięcy i według oficjalnych danych obecnie we Włoszech z powodu koronawirusa leczenie przechodzi więcej osób niż w Chinach. Szybki rozwój epidemii obserwujemy w Iranie, gdzie stwierdzono już prawie 15 tysięcy zakażeń, zmarły 853 osoby. W Europie najwięcej zakażeń po Włoszech zanotowano w Hiszpanii, Niemczech i we Francji. W Hiszpanii liczba chorych wynosi prawie 9 tysięcy. W Niemczech ponad 6 tysięcy, a we Francji prawie 5,5 tysiąca. W Hiszpanii zmarło już 297 osób, we Francji 127. W Niemczech do tej pory odnotowano 13 zgonów. W Stanach Zjednoczonych odnotowano już 69 zgonów spowodowanych chorobą COVID-19, wykryto ponad 3800 zakażeń.
Nawet 80% mieszkańców Wielkiej Brytanii może zakazić się koronawirusem, podaje brytyjski dziennik The Guardian. Dziennik dotarł do dokumentów opracowanych w Public Health England, rządowej agencji podległej brytyjskiemu Departamentowi Zdrowia. Raport agencji informuje, że nawet 53 miliony osób mieszkających w Wielkiej Brytanii zachoruje w wyniku zakażenia koronawirusem. Ponadto agencja przewiduje, że nawet 8 milionów osób, czyli 15% zakażonych, będzie wymagało hospitalizacji. Ponadto rząd brytyjski zdecydował o wydaniu wszystkim osobom powyżej 70 roku życia nakazu pozostania w domu przez 4 miesiące. Nakaz ma wejść w życie w ciągu kilku najbliższych dni. Dodatkowo władze Wielkiej Brytanii zamierzają podjąć działania w walce z pandemią, takie jak zamknięcie szkół, barów i restauracji, przekształcanie hoteli na tymczasowe szpitale czy wydanie zakazu masowych zgromadzeń. Szkoły i punkty gastronomiczne zostały zamknięte już w Irlandii. Ponadto obowiązuje tam zakaz zgromadzeń. Obecnie w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa choruje prawie 1,5 tysiąca osób. Do tej pory zmarło 35. Koronawirusa stwierdzono u żony Pedro Sancheza, premiera Hiszpanii. W Hiszpanii wczoraj zaczął się obowiązujący 15 dni stan zagrożenia epidemicznego. Rząd Niemiec ogłosił, że zaostrzy ograniczenia w przekraczaniu granicy państwa. Niemiecka rozgłośnia Deutsche Welle podała dzisiaj, że zamknięta jest granica Niemiec z Austrią, Luksemburgiem, Francją, Szwajcarią i Danią. Wciąż otwarta jest granica z Polską. Do przekroczenia pozostałych granic mają prawo Niemcy chcący wrócić z innego państwa do domu. Władze Białorusi natomiast ogłosiły, że granic zamykać nie zamierzają. Białoruskie Ministerstwo Zdrowia stwierdziło, że zamykanie granic jest nieetyczne, a także nie gwarantuje ochrony przed koronawirusem, a kwarantanna szkół i przedszkoli potencjalnie zwiększy zagrożenie dla ludzi starszych, którym pracujący rodzice oddadzą pod opiekę dzieci. We Francji, mimo rozprzestrzeniającej się epidemii, w niedzielę odbyły się wybory samorządowe. Z powodu koronawirusa frekwencja była najniższa od 60 lat. Do urn poszło 44% uprawnionych. Do niegłosowania wzywali szczególnie obawiający się przeciążenia szpitali lekarze. Również w Czechach władze i służba zdrowia alarmują, by szczególnie uważać na swoje zdrowie, ponieważ w szpitalach już brakuje najpotrzebniejszego sprzętu. Minister zdrowia Czech Adam Wojtek podał, że obecnie brakuje nawet miliona maseczek. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.